Pan nam powiedział, że idzie spać tutaj na parking i wrócić mamy w to samo miejsce. Jeździć na słoniach nie będziemy, ale karmić już je oczywiście, że tak. Zakupiliśmy za jedyną stóweczkę, za 100 batów, taki basket bananów. Pan już poszedł po wyciągnąć ze stajni swojego... Ale czy to słoń jest na pewno? Mam nadzieję, że nie będziemy konia trawić, karmić. Elefant, no tiger. Okej. Okay. Idzie słoń. Będziemy nagrywać dla ubezpieczalni, gdyby upierdzielił Gabriela. Będzie jedzenie. To ty pierwszy idź, Kuba. Moment. Moment. Nagrywamy już? Dobra, jedno już mu dam. O, fajnie, pojedynczą będę dawał. Twoje foto? My phone? Nie, nie. Big one, big one, one time. One big? Yeah, big one time. That's all, whole thing. Whole thing. Okay. Teraz już okay, teraz ty. Teraz mamy prywatny transfer, wsiadamy do Meleksika i jedziemy. Czujemy się jak na Karaibach, ponieważ tam nas wożą kilka razy dziennie takim. Okej. Okay. Jedziemy, ja będę trzymał Gabrielitę, Rangelitę. A teraz jedziemy do plemienia takich kobiet, które mają od dzieciństwa zakładane na szyję takie rozpórki. I te szyje robią się bardzo długie. Zobaczymy. Będziemy sobie robić zdjęcie. Sabadika. Chodzić szyłem jeszcze kapeluszyk po Gabrieli, która została w plemieniu. I idę dalej. Proszę bardzo, tutaj już są takie ciekawe te panie. Oprócz tego, że wykonują jakąś taką pracę ręczną, to ta szyja względem ramion, no, troszeczkę się przedłużyła, żeby jej nie obcierało szyi. No to ma jeszcze zamontowane pod szyją taki materiał. No ciekawe, interesujące. Porównania, jak dużo dłuższa szyja jest tej pani niż Gabrieli. I foteczka w międzyczasie. Jeszcze stój, siedź. Tutaj ktoś powiesił właśnie plakat, który pokazuje, jak to wszystko wygląda, jak to się rozciąga, co tutaj się z tym dzieje. No, jest to mega ciekawe. Bambini, trzymaj. Bambini. Ja go też nagram. Cześć. Mały taj. Ciekawe, czy będzie takie bąk. Warto również przyjechać na tą wycieczkę do tego plemienia. Bateria mi padła, więc nie pokazaliśmy wszystkiego, ale były tam naprawdę takie już starsze babuchy, które miały no, potężną ilość tych pierścieni. Więc to polecamy, a teraz czekamy na Meleksa i lecimy dalej. My już sobie powolutku wracamy. Bardzo ciepło jest tutaj. I śmigamy. Jest mega gorąco, mega gorąco. Ciekawe, czy nasz taksówkarz świetny czeka tam na nas. Ale czeka, bo nie zapłaciliśmy mu. I docieramy. I jesteśmy. Tylko teraz pytanie, czy jesteśmy o dobrej porze. Excuse me, when train? I jesteśmy na tym słynnym targu, przez który przejeżdża pociąg. Tylko ten pociąg nie przejeżdża tutaj tak zbyt często, więc na ten moment wszystko jest porozkładane.
kiedy przychodzi moment, że pociąg będzie jechał, to wszystko się zsuwa. Również druga strona, wszystko jest na kółkach. To, co jest w takim miejscu zagrożonym, wjeżdża do bazy, robi miejsce, pociąg przejeżdża i targ z powrotem wraca do pracy. Nie zapamiętali, gdzie to wchodziliśmy. Pięknie, z tą kartką na urodziny dla... Może komuś parówki? Jest 13 godzina, niestety pociąg będzie o 3.40 jechał, więc nie będziemy tego świadkiem. Chodzimy sobie po torach i możemy coś zakupić. Weźmiemy jakieś świeże owoce. Weźmiemy na pewno owoc mangostanu, ponieważ jest to bardzo, bardzo dobry owoc. I wracamy. Słuchajcie, zrobimy też małą reklamę tutaj panu. Panu Mr. Boone. Mr. Boone jest naprawdę dobrym kierowcą. Tutaj macie numer do niego, więc skorzystajcie z jego usług. Naprawdę wczoraj jeździliśmy z nim, dzisiaj jeździliśmy i tak sobie w sumie liczymy, przeliczamy na polskie paliwo. Gdybyśmy naszym samochodem za paliwo polskie mieli jeździć po Tajlandii, no to na ten moment tutaj z naszym kierowcą jest taniej, więc to jest naprawdę bardzo dobra oferta. Możecie śmiało korzystać. One question, this is the 7732. Yeah. Tak, to jest siódemka. To jest siódemka, także myślę, że dodzwonicie się do niego. Two hours later. Rozpoczynamy czas relaksu z Haribo, smak radości. Chipsami o smaku jakimś tam tajskim, ponieważ taki wybór, no inne tutaj smaki Lay'sów mamy. Kola na szczęście w butelkach plastikowych jest tak samo gazowana. Idziemy do baseniku. Jest godzina 14, słońce na godzinie 14 jest i będziemy spędzać czas w basenie hotelowym przez jakąś godzinkę, a później nie zwalniamy tempa, tylko wybieramy się na kolejne atrakcje, jakie Bangkok nam chce zaserwować. Taka rzeźka ta temperatura, taka idealna bym powiedział, ale... Gaba idzie, muszę szybko jeść.